Dzień dobry. Witam wszystkich w sobotę 21 stycznia 2023 roku. W szczególności tego dnia witam babcie, które świętują dzisiaj swój dzień. I chciałbym Was wszystkich przywitać Bożym Słowem. Słowem, które ma nas przez ten dzień przeprowadzić. A to wyjęte jest z Księgi Joba, gdzie w połowie 21 wiersza, pierwszego rozdziału. Słyszymy słowa. Nagi wyszedłem z wnętrza mej matki, i nagi tam powrócę. Zaś apostoł Paweł w liście do Rzymian, w połowie 14 wiersza czy 13 rozdziału mówi: przyobleczcie się w, Jezu, w Pana i Jezusa Chrystusa. Te słowa w połączeniu z aurą, jaką mamy za oknem, przypomniały mi historię, mówiąc trochę z takim czarnym humorem męczenników chrześcijańskich ruchu huzyckiego. A mianowicie bardzo radykalne skrzydło, radykalnego skrzydła taborytów, tak zwani adamici, doszli do wniosku, doszli do poglądu, doszli do przekonania, skądinąd no, dość głęboko popartego analizą tekstów biblijnych, że człowiek przed upadkiem w grzech był nagi. A zatem nagość jest wyrazem powrotu do tego idealnego stanu sprzed doświadczaniem grzechu. Każdy nawrócony więc chrześcijanin, każdy wierzący człowiek, każdy, który został od grzechu uwolniony, powinien to zamanifestować, pozbywając się ubrań. Wszystko było dobrze. Klimat w Czechach, zwłaszcza latem, jest dość dobry do takich eksperymentów, ale potem przyszła jesień i zima. No i wtedy jedni okazali się niegodni bycia prawdziwymi chrześcijanami, a cała reszta została męczennikami, dlatego że zamarzli. Co to ma wspólnego z tekstem Joba? Przecież wydawałoby się, że autor księgi mówi o czymś zupełnie innym. Wydawałoby się, że mówi tylko o tym, co możemy sobie zaskarbić na tym świecie. Co możemy zdobyć o, naszym, o naszych dobrach, o naszych majątku, o naszych zasobach. Czy na pewno? Może tak po prostu to, co mamy na Ziemi, musimy na Ziemi zostawić. Co więc może sprawić, że nie, nie zostaniemy znalezieni nadzy, parafrazując słowa z Apokalipsy Świętego Jana? Odpowiedź daje apostoł Paweł. Ten sam, który powie również on, bądź co bądź, wykształcony żydowski teolog. Człowiek, który, jak sam mówi o sobie, według prawa bez nagany, wszystko uznał za śmiecie wobec doniosłości tego, co ma w Chrystusie. Z całą pewnością to, co mamy na Ziemi, zarówno nasz majątek, nasze zasoby, ale też nasze doświadczenia, nasze przeżycia, nasze nawet najlepsze uczynki, zamiary i chęci, koniec końców wieczności nie będą miały znaczenia. Tym, jak, który jako jedyny się liczy, jest Chrystus. Dlatego chciałbym Ci życzyć, abyś już teraz w tym Chrystusie żył, bo cała reszta z całą pewnością zostanie tu. Ale będąc przyobleczony w Panu Jezusie Chrystusie, mogę bez obaw wkraczać w przyszłość, czego Tobie i sobie serdecznie życzę.